Looks good. Bardzo ładnie wygląda goloneczka. Kosztuje 65 batów porcja, czyli golonka, ryż i ewentualnie tutaj jeszcze czosnek i jakieś tam inne rzeczy, papryczki, troszkę skórki. Pan się pytał, czy lubię skórkę, to mówię tak, lubię skórkę, to okej, okay, daję skórkę, już za to płacę kartą. Tutaj płacę kartą, ładuję czosnek, papryczki i spadam. Takie pyszności, taka golonka. Tutaj jest jeszcze pan dodał jakieś kapustki czy czegoś. Ja sobie nałożyłem czosnek, zjem go całego na 100%. Dwie papryczki, polałem jeszcze takim też troszkę kwaskowatym, takim trochę ostrym sosem. To kosztuje 7 zł. O, 6,90, żeby lepiej brzmiało, bo mniej więcej to tak dokładnie wyszło. Więc myślę, że się opłaca. A znajdujemy się w samym centrum miasta, w galerii Central Festival. Na dole jest taki food park, gdzie możecie zjeść naprawdę bardzo dobre rzeczy w bardzo dobrych cenach. Także jeśli kiedyś będziecie, to wpadnijcie sobie tutaj, coś zamówcie. A ja zabieram się już za swoją golonkę i jeszcze tutaj takie 4 duże ananaski. No w sumie one są małe, ale duże jak na te małe, miałem na myśli. Bo nieraz mieści się 6 albo nawet 8 w worku, a tu są tylko 4, więc one są co najmniej z 2 razy takie jak są często, więc będą na pewno bardzo smaczne. Kosztowały 80 batów, to jest prawie 9 zł, czyli dość, nie wiem, czy to dużo, czy nie, w sumie teraz tak myślę, może nie tak dość dużo, no ale no 9 zł. Więcej niż mój posiłek, niż mój obiad. Jak przyjedziecie kiedyś do Tajlandii, to nie możecie nie spróbować tych ananasów, naprawdę. I jak będziecie brać, to bierzcie właśnie w takich woreczkach pakowanych, one zawsze leżą gdzieś na lodzie, tylko dobrze jest wziąć takie trochę większe, tak jak właśnie te. Bo mówię, nieraz jest po 8 pakowane, po 10 nawet się mieści i one też kosztują 70-80 batów, a tu były tylko 4 i też 80 batów i mniej więcej jest tyle samo tego owoca w tych 4, co w tych 8, czy 6, czy 7. Ale te są takie słodsze, te są takie bardziej takie dojrzałe, te są takie naprawdę przepyszne. Pewnie też te mniejsze trafiają się też tak smaczne jak te, ale mówię wam, no musicie je spróbować, jak będziecie w Tajlandii. Są przepyszne. Ja się po prostu nimi zachwycam od zawsze. Kiedy je pierwszy raz jedliśmy na Phuket, też tak bardzo mi smakowały i kupowałem je bardzo często. Teraz już bardzo dawno ich nie jadłem i dzisiaj się właśnie trafiły mi te duże. Mówię, no nie, muszę wziąć. I są naprawdę przepyszne. Najlepsze ananasy, najsmaczniejsze, jakie jadłem. Ostatnio znaleźliśmy w Big C bardzo dobry chleb, który smakuje dosłownie identycznie jak taki dobry chleb z Polski. Jest naprawdę bardzo, bardzo smaczny. W Big C, taki sklep. Ale on jest duży, ten chleb, i zawsze go musimy trochę zamrozić, żeby po prostu się nie popsuł czy coś, żebyśmy go mogli zjeść całego, no żeby nie wyrzucać. No bo już praktykowaliśmy mrożenie chleba, zawsze wychodziło nam to na dobre i z chlebem nic się nie działo. Po odmrożeniu był świeżutki i praktycznie często smakuje tak jak świeży, bez mrożenia. Ale właśnie ten chleb ostatnio z Big C po mrożeniu nie za bardzo później się nadaje do spożycia, bo jest jakiś taki, skleja się coś, coś się z nim dzieje i tak coś ostatnio się zawiedliśmy troszeczkę na tym chlebie, choć jak kupujemy go świeżego, to jest naprawdę taki pyszny, że nie możemy się go najeść. A tutaj jeszcze w Topsie, w tym Central Festival Pattaya, tutaj w tej dużej galerii, w samym centrum miasta, też jest fajna piekarnia i są bardzo też smaczne chlebki po 45 batów, czyli powiedzmy 5 zł. I te chleby, jak mrozimy, to one później po odmrożeniu są naprawdę w stanie idealnym. Tak jak przed zamrożeniem mrozimy świeżego, tak po odmrożeniu ten chleb też jest taki sam, normalnie takiej samej jakości. A z racji, że tu jestem, to dzisiaj właśnie na ten chleb się skuszę. Ciekaw jestem, bo tutaj jest jakaś promocja i przekreślona cena 45 batów na 35 batów. Tylko to chyba za ten taki jakiś troszeczkę inny. Ale może wezmę jeden. I na pewno wezmę ten, co zawsze, bo jest po prostu przepyszny. On wygląda tak troszeczkę inaczej, ale sam smak tego chleba jest naprawdę bardzo dobry. I kosztuje tylko 45 batów, więc warto w tym Topsie, jeśli ktoś ma ochotę na chleb,
to warto sobie tutaj w Topsie na dole w galerii kupić, bo są naprawdę bardzo smaczne te chleby. Jeśli ktoś jest stęskniony za chlebem polskim. O, a tutaj są ananasy. Ja przed chwilą jadłem ananasa, ale właśnie nie jadłem takiego dużego jak ten. Tylko ja jadłem takie małe ananaski i te małe mi smakują dużo bardziej. Choć tych już nie jadłem tak dawno, że już nie pamiętam jak smakują, więc to też musiałbym odświeżyć sobie i przypomnieć jak smakują te, ale te małe są tak pyszne, że aż normalnie nie chce się je zamieniać na żadne inne. No i ja tym razem biorę trzy te chleby, bo tak, te zamrozimy na pewno, bo są przetestowane przez nas, bardzo smaczne i zarąbiste. I one są po te 45 batów, a ten jest po 35, też go chcę spróbować, idę zapłacić i będziemy testować. O kurde, widzę, że coś tu się w Topsie pozmieniało i wygląda całkiem inaczej niż było wcześniej. O kurde, jakie zmiany. Tu w ogóle kasy są poprzestawiane. Gdzie są kasy w ogóle? Tu jest ta jedna kasa, co zawsze. Hello. Hello, sir. Do you have mango card? No. You want to cut? Sorry? You want to cut, slide? No, I don't want slide. Cut. No. I się bardzo pozmieniało w tym Topsie. Cholera, muszę tu kiedyś przyjść na jeszcze jakieś kolejne zakupy zobaczyć, czy coś więcej się pozmieniało, czy nie. Ale kasy... A nie, chyba kasy są, tylko są jakoś tak oddzielone. A nie wiem, gdzie teraz są te kasy nawet. Kurczę. Pozmieniało się trochę w galerii. Dobra, ja już płacę za chleb. I spadam dalej. Nie, przyjechałem do 7-Eleven, bo potrzebuję kupić taki ryż. Czekajcie, bo to strasznie mryga. Ryż już taki ugotowany w takiej miseczce. Kosztuje 15 batów. Potrzebuję dwa takie ryże, bo dostałem zamówienie z domu, że będzie dzisiaj ryż z jabłkami. Kurczę, nie wiem, czy to widać na kamerze. Może tak. Ale strasznie się dzisiaj tą jazdą na skuterze opaliłem. Patrzcie się, jak mi się zegarek odbił. Bo ogólnie to już jestem taki blady. Tak rzadko ostatnio jestem gdzieś na słońcu. Znaczy może nie rzadko na słońcu, tylko jakoś tak dużo autem ostatnio jeździliśmy wszędzie. Dużo jakiegoś takiego załatwiania, przewożenia, jakichś różnych rzeczy i tak dalej przy tej przeprowadzce. I nie było czasu ani gdzieś pójść na basen, ani gdzieś pojechać na plażę się poopalać, albo cokolwiek. I normalnie ja już tak jestem blady, jakbym tu w ogóle w Tajlandii nie mieszkał. A dzisiaj patrzę, co mi się stało. Myślę, no co to, jakiś plan dostałem czy coś? A później podnoszę rękawek, patrzę i zegarek. Ja mówię, jak się opaliłem. A chcę wam jeszcze opowiedzieć o jednej ciekawej sytuacji, która miała przed chwilą miejsce. Żebyście o tym też wiedzieli, bo to taka ważna sprawa. Ja już kiedyś o tym wspominałem na jakimś tam filmie. Kurczę, to jest bardzo głośno, bo jestem akurat przy głównej ulicy. Może się troszeczkę do cienia odsunę. I chcę wam powiedzieć właśnie, jaka ta sytuacja była. Żebyście wiedzieli, bo to jest ważne dla waszego bezpieczeństwa. Sytuacja była taka, że była droga główna w mieście, były pasy i były światła. Światła dla pieszych, no i oczywiście światła dla samochodów, no żeby się zatrzymywały wtedy, kiedy piesi mają zielone i chcą przejść. No i słuchajcie, i musicie uważać, bo Tajlandia to nie Europa i tutaj na pasach trzeba naprawdę uważać. Mimo tego, że ma się na przykład pasy, bez świateł nawet, tylko same pasy, to nie wchodźcie na te pasy bez rozglądania się i nie myślcie, że samochód się wam zatrzyma, przepuści, nie wiem co jeszcze, ukłoni, proszę przejść, bo to naprawdę nie jest Europa. I tutaj jednak samochody, skutery no dominują tą drogę i piesi mają tutaj naprawdę bardzo małe prawa. I była taka sytuacja, że nie dość, że były pasy blisko tam właśnie w centrum galerii, były pasy i jeszcze dodatkowo były światła. I piesi mieli i zielone, i mieli pasy, a samochody i skutery wraz ze mną, bo też nie chciałem się zatrzymać, żeby ktoś we mnie stuknął, przejeżdżały wszystkie na czerwonym i ci piesi dosłownie tak chcieli wejść na te pasy, chcieli i nie mogli. Bo cały czas jechały samochody, skutery szybko i nikt ich nie chciał puścić. Mimo to, że było czerwone światło, nikt się nie zatrzymał. No pewnie za chwilę się w końcu ktoś zatrzymał, ale ogólnie nikt się tak od razu nie zatrzymał i nikt nie przepuścił tych pieszych, mimo to, że mieli pasy i zielone światło. A kierowcy mieli czerwone światło, a mimo to wszyscy jechali. Także musicie na to uważać, żebyście nie wchodzili jak jakieś święte krowy tutaj w Tajlandii na pasy, bo ktoś was może normalnie przejechać. Także to jest ważna sprawa, że piesi tutaj na ulicy mają trochę tak jakby mniejsze prawa niż w Europie. Także bądźcie na to przygotowani i za każdym razem, co chcecie przejść przez drogę, 5 razy się rozglądnijcie, ale też jest tak, że jak tych pasów nie ma,
A samochody jadą, to też nie znaczy, że wy nie możecie przejść. Możecie przejść, tylko po prostu pomalutku, między samochodami, pomalutku, pomalutku, pomalutku. To za to też wtedy na przykład możecie zrobić jako piesi więcej niż w Europie, bo na przykład w Europie przejdziecie przez ulicę gdzieś, gdzie nie było pasów, to możecie dostać mandat. A tutaj na przykład będziecie przechodzić między autami i nie dostaniecie mandatu, ale z drugiej strony jest zielone, to też nie znaczy, że już możecie wejść, tylko też trzeba się rozejrzeć. Także tak to wygląda i na pewno warto o tym wiedzieć. Prace nad ryżem z jabłkami trwają. Już przysmażony, jabłka przysmażone. Takie desery. Albo pineapple, albo ryż z jabłkami. Albo kto woli, makaron z jabłkami. Do tego słodka śmietana. Ale słodziutkie. Na ostatnim vlogu powiedziałem wam, że mamy połowę pory deszczowej, ale trochę mnie poniosło, przecież już jest koniec września. I pora deszczowa będzie się wręcz już kończyć. Przecież pora deszczowa zaczęła się w czerwcu, lipcu, sierpniu i już teraz jest koniec września. Już trwa praktycznie 4 miesiące. I jeszcze co to? Jeszcze tylko do końca tego września kilka dni mi zostało. Nie wiem, kiedy będzie film na kanale, ale kilka dni do końca września zostało. I wy już może oglądacie to jakoś powiedzmy 1 października. Więc w tym miesiącu pora deszczowa się już kończy i zacznie się znowu samo słońce. I być może właśnie ta moja dzisiejsza opalenizna to już są pierwsze oznaki końca pory deszczowej. I co? I znowu będzie tylko słońce, słońce i słońce. Na szczęście teraz po tej porze deszczowej to słońce jeszcze będzie takie trochę łagodniejsze i będą jeszcze takie temperatury koło 30-31 stopni i będzie jeszcze fajnie się po prostu z tym żyło, bo później przyjdzie kwiecień, maj i znowu będzie po 35 stopni i bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Wtedy to będzie bardzo ciężko ogólnie przez 2 miesiące przeżyć tutaj w Tajlandii. A teraz ta pora deszczowa jak się skończy, to będzie tylko po prostu piękne słońce, będzie piękna pogoda, piękne kolory. No i tyle no. A tu nasz ogród, powiem wam, że jeszcze ani razu nie podlewałem tutaj trawy, cholera, ani niczego, a już powinienem, tylko ciągle zapominam, muszę sobie jakieś dzisiaj przypomnienie ustawić, żeby wieczorem podlać te wszystkie krzewy, kwiaty, bo kurde, no nie chciałbym, żeby to uschło, ale musimy w końcu tutaj porobić jakieś roszady, tylko że nie da się wszystkiego naraz, bo ten tutaj kwiat, ta roślina, to drzewo jest tutaj trochę za duże i nam przeszkadza i to, że ten ogródek nie kończy się tutaj równo z tą ścianą, to też nam trochę przeszkadza i musimy tu trochę takich swoich małych przeróbek porobić, bo uważamy, że to niepotrzebnie tak wchodzi tutaj na trawę i za dużo miejsca zajmuje. A więc będziemy sobie tutaj pomału robić, tylko musimy jeszcze sobie kupić łopatkę, taką sztychówkę, żeby można było gdzieś coś wykopać, przekopać, przesadzić, zasadzić. No i takie rzeczy zrobić. Takie kwiatki to zawsze w Polsce kojarzą mi się w toaletach, w galeriach, czy gdzieś na lotniskach, czy gdzieś. A tutaj po prostu rosną sobie na dworze. Sam takiego kwiatka kiedyś miałem w pokoju przez długi bardzo czas i bardzo też fajnie rósł. A tutaj jeszcze raz mówię, normalnie na dworze sobie rosną wszystkie praktycznie kwiaty. Tu jeszcze do tej pory jest nasz kwiatek w tym wiaderku, który mieliśmy wymienić po paru dniach, jak go kupiliśmy, nie wiem czy pamiętacie. No był taki trochę mniejszy, jak kupiliśmy go w Nonknucz Tropical Garden. Zachęcam was do obejrzenia sobie, jak ktoś jeszcze nie oglądał. Na kanale nagrałem 3 odcinki odnośnie tego i tam właśnie kupiliśmy sobie ten kwiatek i już bardzo urósł, ale to w czym on jest, to jest, no można się za to wstydzić, no niestety, że akurat tego nie wymieniliśmy, tylko że właśnie no, nie wiedzieliśmy gdzie, co będziemy mieszkać, czy się właśnie będziemy przeprowadzać, czy nie i on tak leżał, bo jutro, bo może coś już później gdzieś w nowym miejscu go zasadzimy, czy coś z nim zrobimy, no i tak biedny czekał, no ale w końcu teraz się doczeka. I pewnie posadzimy go gdzieś tutaj, albo nie wiem, weźmiemy do domu. Nie wiem, jak on tam się będzie rosło w domu, ale wiem, że na pewno na jakimś mocnym słońcu być nie może. Więc albo wyląduje tu gdzieś w cieniu, albo do domu w jakiejś ładnej nowej doniczce. Słuchajcie, w okolicach Pattaji jest naprawdę wiele miejsc, w których możecie sobie kupić różne kwiaty. Ale jednym chyba z takich największych to jest właśnie Nonknucz Tropical Garden i na ten odcinek teraz was zapraszam. Co prawda my ostatnio skorzystaliśmy naprawdę z świetnych usług na ulicy Teprasit Road. Jest to właśnie ta ulica, na której znajduje się dość słynny market Teprasit i bardzo się cieszymy, że akurat też tam trafiliśmy i znaleźliśmy przypadkowo w sumie to miejsce, bo otrzymaliśmy tam usługi na naprawdę wysokim poziomie. Nasze kwiatki zostały
profesjonalnie posadzone, wszystko odpowiednio dobrane do tych kwiatków, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, ale to miejsce też jest świetnym wyborem do zakupu jakichś ładnych kwiatków, także jeśli tylko jesteście zainteresowani, to albo udajcie się na ulicę na przykład Teprasit Road, albo do Nonknuch Tropical Garden, bo nie dość, że zobaczycie świetną atrakcję, którą właśnie ten Nonknuch jest, to dodatkowo jeszcze będziecie mogli kupić piękne rośliny i teraz na ten odcinek właśnie Was zapraszam. Standardowo link znajduje się w opisie filmu i możecie przejść od razu klikając w ikonkę, która wyświetla Wam się teraz na ekranie. Także zapraszam do tego odcinka, kto jeszcze tylko nie widział.